Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, w poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie samochód rajdowy z Chevroleta Silverado i strasznie mi się z wyglądu podoba to auto, wow. I możemy sobie nim jechać na to totalne bezdroża, tam gdzie nie ma żadnej drogi i tutaj właśnie ten samochód spisuje się najlepiej. Moi drodzy, to jest coś wspaniałego, bardzo mi się podoba ten model po tuningu, chociaż niespecjalnie podoba mi się stokowy u dealera samochodowego, po prostu był to taki wielki, jeden wielki klocek. Ale teraz wygląda przekozacko. Bardzo mi się podoba. No dobra, jest noc, spróbujmy wykonać może jakieś zadanie tutaj sobie, co? Nie wiem, czy akurat będzie z tym Chevroletem Silverado, a tutaj coś mamy. Wkład własny, ustaw znacznik. Będę musiał jechać moim Jeepem Grand Cherokee, którego też uwielbiam. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie jestem jakimś wielkim fanów SUV-ów. Po prostu spodobały mi się te samochody w tej grze, ale też to nie oznacza, że chciałbym mieć taki wóz w rzeczywistości. Uważam, że jest strasznie nieekonomiczny. O, a tutaj mamy coś w pobliżu, jakąś część samochodową. A, pojedziemy sobie zobaczyć, zbadać sprawę. Rowery tam były, widzieliście? Wow! Okej, okay, tutaj mamy coś w pobliżu, zobaczcie. Oj, tu trzeba chyba zawrócić. Jest tam, dobra. Teraz tam jakoś trzeba się dostać. Czy tu wjadę? Ekstra! I... pięknie! Hell yeah! Wow, okej. Okay. Lepiej się teleportować. Tutaj. No to zaczynamy. Myk i graj. Lecimy. Ostatnio zdobyłem sobie dużo kasy, ale niestety musiałem wydać na kupienie samochodu nowego na właśnie rajdy, na tuning ride. No i wydałem... What the fuck? Widzieliście, co tam się działo? Trafika się wywaliło w kosmos. Dobra. No jeszcze trochę zbugowana jest ta gra, no ale dobra. Jedziemy moim wspaniałym Jeepem Grand Cherokee. Oj, miałem dobrą kamerę. Oh yeah. Spodajcie pierdziawki, zobaczcie, jak ich mogę tu spychać. Naprawdę Jeep świetnie ramuje. Teraz może wam to zademonstruję na jakimś tutaj przykładzie. Kto mnie tam goni? Goni mnie? Co mnie tu goni? Camaro? Nie, coś innego. Może właśnie... O! Oh. Próbuję kogoś zramować. Co to tam z tyłu jedzie? Zobaczcie. Bach! Nie przywalił, udało mi się ominąć. No ale dobra! Wciskamy pedał gazu, pedał nitra do końca. Przycisk nitra, bo to chyba przycisk jest, tak? Jest tutaj w ogóle przypisany jakiś przycisk do tego? Nie. Mamy klasyczny wygląd. Nitro wciskamy chyba pedałem jakimś tam. Albo w kierownicy ma gdzieś pod kciukiem przycisk nitra, chociaż wątpię. Przypadkowo gdzieś by tam wcisnął nitro na zakręcie i koniec, kurde, leci w bandę. No dobra. Ops, pięknie. Co tu tak? Okej. Okay. To jest jakaś elektrownia. Widzę chłodnie. Tak. Chciałbym sobie kupić jakiś super samochód, ale powiem wam szczerze, że też jakoś tam specjalnie kasy na to nie będę zbierał. Po prostu jak się zbiera, to kupię wtedy. A tak to po kolei będę sobie kupował coraz to nowe samochody. Chciałbym jeszcze sobie zakupić Skyline'a. Chciałbym, aby w moim garażu, czy w mojej kolekcji wozów, każdy miał jakieś swoje szczególne przeznaczenie. Czyli jeden byłby na rajdy, drugi byłby na to, trzeci na tamto. Tak, żeby było jakieś takie urozmaicenie, a nie wszystko jeździć 370, którą już zresztą dawno nie jeździłem, ale słyszałem, że to nawet całkiem dobry samochód. Zresztą wszystkie samochody są tu dobre, tylko trzeba się do nich przyzwyczaić. Nie ma tak, że jakiś jest jeden jest cholernie dobry, a drugi jest cholernie zły. Każde możemy tutaj zupgrade'ować. Przynajmniej jak do tej pory mam takie wrażenie. Słyszałem kilka niepokojących wieści na temat Koenigsegga Agery R, że tam ma jakieś problemy z tuningiem i wcale, jeśli tak zupgrade'ować, nie da. Ale ja sobie to sam sprawdzę, jeśli ją kupię.
Na obecną chwilę będę bawił się tymi samochodami, które odblokowują mi się teraz i które mi są potrzebne teraz do wykonywania misji. Chociaż te wszystkie misje fabularne można, z tego co tam pisaliście i co usłyszałem od kolegów, bardzo szybko przejść. Okej, tutaj widzę, że chyba będę mógł skrócić sobie trochę, o ile checkpoint nie będzie zaraz za następnym, no jest zaraz za następnym zakrętem. Jak grałem ten długi wyścig, to tam można było sobie mega, mega skrócić. Naprawdę pojechać przez, nie wiem, przez jakieś pustkowie i skrócić sobie strasznie. Oj, rozwaliłem rower, cholera. A tutaj niestety nie, tutaj punkty są w miarę blisko siebie ustawione i to już nie jest taka łatwa sprawa, aby je wszystkie, aby do nich sobie skrócić drogę. O, przez jakieś tam lasy, nie lasy, czy pustkowia. Więc tutaj trzeba się niestety bardziej postarać. No ale myślę, że też nie będzie z tym problemu. Zobaczcie, jak zaraz odstawiam tych moich przeciwników. Naprawdę fajnie mi się jeździ tym Jeepem. Polecam, polecam. Fajny wóz z wyglądu. Znaczy każdy ma inny gust, nie? I meta. Yeah! Pięknie. Nawet szyby mam jakieś przyciemnione takie. Zobaczcie te z tyłu. A zobaczcie, cały samochód jest brudny, a te elementy z włókna węglowego są czyściutkie. Kurde, dziwne. No, nawet nie poszło mi najlepiej, tylko srebro zdobyłem. 7 punktów, zawsze coś, zawsze coś. No i lecimy dalej. Zastanawiam się, jakby mi poszło teraz, jakby mi poszła jazda PVP. Właśnie tym Jeepem. Co? Myślicie, żeby był jakiś taki offroadowy wyścig? Czy ja bym mógł stworzyć jakiś taki poczekalnia PVP południe? A, zobaczmy sobie. Publiczna. Frakcja kontra frakcja. Każdy na każdego, bo ja obecnie teraz nie jestem w żadnej frakcji. Zobaczmy, czy kogoś nam tutaj znajdzie. No mam nadzieję, że ja będę... O, kogoś już znalazł, zobaczcie. Aha, a propos tej znajdywania innych graczy i dodawania się do znajomych, czy tam do grup... No, dołączania do grupy. Słyszałem, że sporo osób, które mają internet radiowy, ma z tym problem. O, super. No to jedziemy moim ulubionym Jeepem. Sporo osób ma po prostu z tym problem. Z tych osób, które mają właśnie radiówkę, więc... No, trudno. O, widzę, że ktoś z Polski tutaj. O, nie zdążyłem pokazać samochodu. A ja nie mam z tym problemu. Ja mam Neostradę, też nie najlepszy internet jakościowo, ale mogę sobie spokojnie do wszystkich wyścigów dołączać. Podejrzewam, że to jest jakiś tam, nie wiem, problem z portami, jakieś tam są zablokowane. W Wordzie kiedyś też były, niektórzy tam mieli właśnie problemy z osób, które miały radiówkę. No dobra, zobaczymy, jak mi pójdzie. Widzę, że jest Skyline. I jak ja się tu prasuję, jeśli chodzi o punktację mojego, nie najlepiej, 400. Mam najgorzej stunigowany samochód, krótko mówiąc. Oni mają hardkory. Aha, tutaj nie ma kolizji, więc można sobie po prostu jechać i próbować wygrać. No, także raczej nie będę tutaj miał dobrej pozycji, tak myślę. Ale zobaczymy, nie poddaję się na pewno. Yeah. Tak, już widzę, że te chłopaki tam z przodu raczej nie dadzą mi forów, więc lipa. No ale spoko, jeszcze zupgrade'uję na pewno mojego Jeepka i wtedy pokonamy wszystkich. Tak jest. Kurde. A w ogóle wiecie, co zauważyłem? Te płotki wszystkie i te takie elementy, które możemy zniszczyć, one strasznie spowalniają nasz samochód podczas jazdy, co jest zresztą oczywiste. Teraz mogą być trochę takie delikatne lagi, bo uploaduję wideo. I o co mi chodzi? O kurde, to jest jakaś skocznia wielka. Shit! No i zajebiście. Tak, ale właśnie jak widziałem, jak przejeżdżają boty przez te takie płotki i te elementy, które możemy zniszczyć, to ich w ogóle to nie spowalnia. To jest kurde masakra jakaś. A nas to oczywiście bardzo, bardzo spowalnia, więc te wyścigi, gdzie właśnie mamy do czynienia z botami, są troszeczkę, no, takie niesprawiedliwe dla nas, prawda?
Bo naprawdę te płotki i te wszystkie elementy sporo nas spowalniają. Nie wiem, czy uda mi się tutaj dobrą pozycję uzyskać. To jest... Aha, to są okrążenia. Jedziemy chyba wokół jakiegoś jeziora, zdaje się. I teraz mamy już drugie okrążenie. Zostało jeszcze 9 punktów. No zobaczcie, jak to nas spowalnia. Masakrycznie. A boty nie, boty przez to jeżdżą. Możecie to zauważyć, ci co grają w The Crew, że jest właśnie taki problem. Dobra, zmienię sobie kamerę na moją ulubioną. Ej, nie tą. No. O, właśnie tą. Zobaczcie, teraz widać znaczek Jeep. Ja to zauważyłem już wcześniej, że on się tak wystawia jakby do góry, wraz z tym, jak coś rozwalimy przodem samochodu. Czyli to się robi tak od kolizji. Gdy się samochód naprawi, to ten znaczek Jeep się schowa. Zobaczcie, że on się powoli chowa. Jest tak trochę to chyba też zbugowane. Ok, zaraz będzie skocznia. Dogoniam tutaj Chevroleta. Pojechał dookoła. I w sumie dosyć słusznie, no bo tutaj można kiepsko wylądować. Ale tym razem udało mi się bardzo ładnie wylądować. Wow. W zasadzie ten był chyba wybór, bo można było wybrać też wersję rajdową, tak mi się coś wydaje. Nie jestem pewny. Nie dostanę dobrej, dobrego... O, już ktoś ukończył wyścig, nie wiem czy ukończę. 20 sekund? Cholera. Jeszcze 2 punkty. No niedobrze. Ale dobra, widzę metę. Może się uda. 18 sekund. Dalej Jeep, wiem, że potrafisz. Kiedyś będę się ścigał z najlepszymi, ale teraz muszę po prostu odpuścić. O, udało się. Ciekawe, czy dostanę jakąś kasę? Nie mam pojęcia. Także widzicie, jak ja gram. Sobie tutaj coś zwiedzam, robię te misje frakcyjne, robię te misje kariery. Czasem ścigam się z kimś, no i tak to wygląda. Nie nudzi mi się ta gra. Też, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie gram w nią, powiedzmy, codziennie. Chciałbym w nią grać codziennie, no ale nie mam takiej możliwości. No i mimo wszystko, no nie nudzi się, fajnie się gra. Nie mam problemu z tym, że mi się jakoś nudzi. Zresztą jest tyle gier, w które gram, na przykład gram w Far Cry'a 4, który jest też zajebisty, po prostu miażdży system. Pojedziemy sobie jeszcze coś, dobra? PvP chodzi mi. Mam na to straszną ochotę. Zobaczcie, mam tutaj PL Wojtas 13. Dobrze pojechał ostatni wyścig. Ma Skyline'a GTR-a. Nie mam mojego Jeepa. No ale on ma dużo lepiej stunigowanego tego Skyline'a niż ja swojego Jeepa, więc tu nie ma co się porównywać. Chwileczkę. Hola, hola. Oni tutaj mają... Ja naprawdę mam najsłabszy samochód z tych wszystkich gości, którzy tutaj są. Ale ja się tym nie przejmuję. O, tu mogę wybrać dwa samochody. Biorę sobie mojego Dodge'a. Myślicie, że dam radę? Wątpię. Już to widzę, już to widzę. O, Aventador. Tak, tak, tak. O, znowu Aventador. No pięknie, pięknie. Zobaczmy, co ma ten Wojtas. 1254 punkty. A ja nie wiem, ile mam w tym moim Dodge'u. Nie mam pojęcia, ale to będzie ciekawy wyścig. No jak wygram, możecie mi bić brawa, bo naprawdę to jest raczej niemożliwe. Wow. Zobaczcie, jakie tu koksy są. No to próbujemy. Miałem możliwość wzięcia też MP4 mojej. Zobaczcie, co tu się dzieje. Kolizje wyłączone, okej. Wyłączone są, tak? Wyłączone, no to spoko. Wow, wyprzedziłem nawet jakiegoś Skyline'a. Nieźle. Nitro! Wow, zobaczcie, ile ja jadę! 300 na godzinę ponad. Nieźle ten Dodge pruje, co? To jest chyba nierealne w ogóle dla tego modelu, z tą aerodynamiką. Ale no fajnie, fajnie. Fajnie, że można swój ulubiony jakiś tam samochód tak fajnie przerobić. No dobra, trochę się rozbiłem i straciłem sporo czasu, ale myślę, że jakoś to jeszcze nadrobię, mam nadzieję, przynajmniej. Zobaczcie, 347 km na godzinę Dodge Challenger, Dodge Charger tyle osiąga. To jest coś wspaniałego. Tak się zakochałem w tym samochodzie w tej grze, że nawet ustawiłem go sobie jako tapetkę na tablecie.
Dobra. Oj, tutaj się widzę, rozwalają chłopaki. Albo dziewczynę. Nie wiem, kto tam gra. Nie jest tu pokazana płeć, zresztą to jest nieważne. Wszyscy grają bardzo dobrze, widzę tutaj. Oh yeah! Dobra, trzymajcie kciuki. Yeah! Zrobię większe łuki, mój Dodge tutaj niespecjalnie lubi ostro skręcać. Czego nie można powiedzieć o Aventadorach. Ojej, tu już koniec? Znowu kończę ostatni. Nie, nie jestem ostatni nawet. Całkiem nieźle. No jak widzicie, nie mam najlepszych samochodów do PvP. Musiałbym sobie tutaj jeszcze nieźle stunigować. Ale fajnie się gra. Wow, mój Dodge no, wygląda niesamowicie. W ogóle jestem zaskoczony, że on tyle może pojechać, tyle może wyciągnąć. Te Aventadory, z którymi się tutaj ścigałem, to na pewno mogą pojechać jeszcze z 4 paki. Czego nie można powiedzieć o Dodge'u moim. No ale wygląda kozacko i myślę, że jeszcze go sobie sporo stuniguję i wtedy będzie dopiero grzał. O, zdobyłem poziom, fajnie. Coś sobie ten... odblokowałem? Nie wiem. Wow, 32 poziom mam już? Kurde, ale się te poziomy nabijają. No co, zaraz, to Gallardo wygrało? Gallardo wygrało? Kurczę, ja myślałem, że to Aventador. Poważnie, tak stunigo, ale fajnie wyglądało, bez skitu. Podoba mi się to. Taka maska i prawie jak Aventador wyglądał te Gallardo. Ciekawe. Dobra, nie ma sensu się z nimi tutaj bić. Fajnie było, chłopaki. Pozdrawiam Polaka z jego Aventadorze wykokszonym. No ja nie mam co tutaj robić, kurde. Muszę sobie zupgrade'ować Dodge'a. Porobić się takie wyzwania nawet. Tutaj te takie poboczne. I za nie powygrywać jakieś części. Tego jest tutaj sporo. Tu jest chyba test slalomu. Z tym Dodge sobie słabo radzi. Ale weźmy sobie to. Szybka podróż. I próbujemy. Test prędkości. Zobaczymy. Okej, dobrze. Może będzie srebro. Jest brąz. Jest! Udało się! Jest złoto! I? Pięknie! 21! Robimy te testy. Znaczy te takie wyzwania tutaj. To nam daje naprawdę sporo tutaj upgrade'u. Nie wiem czy... bo też części wygrywamy, tak? Test skoku. No nic, próbujemy. Zobaczymy jak się tu wyskoczy. Myślicie, że uda mi się zdobyć złoto? Nie mam pojęcia. Oj, tutaj jest trochę kiepsko. Bo mamy polną drogę, więc tutaj Chiroki bardziej by sobie dał radę raczej. Ja chyba nie przeskoczę nawet. What? Ej, zdobyłem złoto. Nieźle. No dobra, nie było tak ciężko. Z 8 punktów, pięknie, wyposaż. Zobaczcie, jak ja sobie zupgrade'uję szybko Dodge'a. Dobre. Ale czy on rzeczywiście będzie szybszy? Jak myślicie? No, powinien być. Dobra, a co tu mamy? Test prędkości. Oj, tu się muszę tak przetegować. Szybka podróż. Okej, ciekawe czy w tą stronę też można. To jest jakiś tor. No zobaczymy. Oj, chyba nie. A nie, można. Tak, tak, można. Jak najbardziej. Okej. Nieźle. No nie ma znaczenia nawet, w którą stronę pojedziemy, ale... Okej, próbujemy najpierw tak. Jest srebro.
Jest złoto! Aj, do platyny to mi jeszcze daleko. Ale coś sobie znowu odblokowałem, czy tam wygrałem złotą część, jakąś fajnie. 4 punkty, nie tak mało, nie tak źle, całkiem dobrze. No i dobra. Zawsze to szybciej, no, trzeba właśnie te wyzwania robić i sobie te samochody ulepszać coraz. Co tu mamy? Test ucieczki. No zobaczmy. Aha, już wiem, o co tu chodzi. To ja się tu jeszcze bardziej rozpędzę. No tu musimy przed tym takim czerwonym polem uciekać. To ja sobie jeszcze kawałek podjadę tu. Potem uciekniemy. Oj, trochę pod prąd pojadę. To nic, ja się tam nie boję. Dobra, tyle wystarczy. Już się do 300 powinienem rozpędzić spokojnie. Zobaczcie, nieźle przyspiesza już, co? Pięknie. Dobra. Okej, i uciekamy przed tym cholernym polem. O! Jest już brąz. Jest srebro. Wow. Jest złoto. Wow! Kogoś pokonałem. Wow! Spaduła, spaduła! Nie, dogania mnie, dogania mnie! Ach, jest złoto, ale kilku tam moich znajomych nawet pokonałem. Świetnie. Co odblokuje mi się teraz? Hamulce. O, nie fajnie. Czyli nie zawsze się wygrywa dobre części, ale czasami nawet całkiem nieźle coś tam wpadnie. Dobra, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną w The Crew dzisiaj. Pojeździliśmy sobie trochę PvP, zrobiliśmy misje fabularne, kilka takich tutaj testów, nie testów. Mam nadzieję, że się podobał wam odcinek razem ze mną, chociaż widzicie, że jeszcze w PvP jestem słaby. No ale to kwestia, wiecie, ulepszenia moich samochodów i poznania trasy, będzie lepiej. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.